Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 252 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj od otwierania kuferków. Lecimy lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, o nie, dobra, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, świetnie. Mamy tutaj dwa srebrne naszyjniki, srebrny talerz razy dwa i srebrne dwa puchary. Będziemy mieli, widzę, co sprzedać i się na czym wzbogacić. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, lewo. Kurde, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 lewo. Okej. Okay. Złoty naszyjnik, złoty talerz i złoty puchar. Super, czyli sporo kosztowności. Mam nadzieję, że nikt mnie nie oskarży o jakąś kradzież czy coś takiego z tych rzeczy. Tutaj też widzę, że możemy się przejść, także spróbujmy. Tutaj niczego nie ma, bo pokazało mi tutaj ostatnio, jak odpaliłam sobie telekinezę, że w teorii coś tutaj powinno być. Natomiast... O, mamy na przykład wywar z niebieskiego bzu w tym miejscu. Święty wstrząs. Trzeba przyznać, że ciekawe miejsce na ukrycie czegoś. Fajnie. Sprawdźmy jeszcze na szybko, czy tutaj czegoś nie ma. Widzę, że nie. Mamy wodę tam. Fajnie. Super. Udało nam się przynajmniej coś zrobić na sam początek już. Za chwilę sobie oczywiście wrócimy do naszego miejsca tutaj docelowego. Tam na górę wydaje mi się, że mogę wejść chyba. Jak najbardziej. I mamy tutaj nawet jakiś puchar. Nie wiem, spróbujmy wejść jeszcze wyżej. I obadać ten teren. Tutaj już chyba niczego nie znajdę, ale zawsze warto sprawdzić. O, nie mignęło mi coś? Chyba nie. Natomiast wczytała nam się mapa na pewno. O proszę, tam jest jakaś plaża. A na mapie? Jak to wygląda? Tylko, że to nie na tej mapie, musimy sprawdzić. Tylko na tej drugiej. Właśnie przy okazji. Rozumiem. Mamy nowy przepis. Mapa wyspy. O proszę, tutaj jest jakaś plażyczka mała taka. Nawet moglibyśmy się tam udać, ale... Potem będziemy mieli znowu problem, żeby do miasta dotrzeć, także może nie będę kombinować chwilowo. Chociaż nie powiem, kusi skoczyć w wodę i zobaczyć, co tam jest. Tam też jakaś wyspa. Dobra. Wracamy do miasta, bo mamy teraz inne rzeczy jeszcze do zrobienia. Nie poznaliśmy jeszcze do końca tego miejsca. Ogólnie właśnie... tej miejscowości całej Archolos. Przed nami jeszcze trochę zwiedzania, coś tak czuję. Tutaj mamy jakiegoś chyba pana ogrodnika. Nie, to po prostu grabarz. Dobrze. Raczej niedobrze. No, okej. Nieważne. Tutaj nic nie ma. Mamy jakieś mauzoleum, jakąś kapliczkę. A w środku mamy runę chyba teleportacyjną. Tylko widzę, że nie mogę tego pozbierać. Mogę teraz. A te puchary? One chyba są nie do zebrania. Wiecie co, szkoda, bo myślałam, że tutaj znajdę może runę teleportacyjną do miasta, a tutaj kij. Nie ma. Dobra, przynajmniej pozwiedzaliśmy sobie tutaj, częściowo. Wejdźmy sobie do samego w sobie klasztoru, kościoła.
no, dla nas oczywiście to kościół, ale bardziej to klasztor. Mamy tutaj jakiś dwóch nowicjuszy i jednego głównego maga. Nowicjusz, ten Graal tutaj jest. Mamy regał na książki. Tyś mieczem świetlistym mrokiem Morgradu rozpraszasz, tyś tarczą płomienną pałacu potęgi strzeżesz, tyś podróżnym gwiazdy nocą rozpalasz, tyś prawych nagradzasz, a upadłych karzesz. Tyś wiecznym światłem, które nigdy nie zgaśnie. Okej, czyli mamy jakieś modły do Inosa. Po drugiej stronie pewnie coś podobnego. W godzinę pierwszą dziękujemy Ci za życie. Dostałam plus 5 punktów trafień w ogóle. W dzień jasny chwalimy Twoje słowo, w noc czarną do Ciebie zanosimy prośby. Ostatnim tchnieniem Tobie polecamy duszę. Tyś początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim, ogniem oczyszczenia. Okej, to co, porozmawiamy sobie jeszcze z tym kapłanem. To bardzo dziwne. Witaj, magu. Witaj, młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Okej, trudna kradzież. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym bóstwie. Naszym bóstwie? Inos to najwspanialsze ze świętej trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak, jak Inos. Powinno być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. Jestem wyznawcą Adanosa. Sługa Boga Równowagi. To nie najgorszy wybór, aczkolwiek nie rozumiem, jak człowiek może kochać bóstwo, które chce utrzymać całe społeczeństwo na jednym poziomie. Po co w takiej sytuacji być ambitnym? Po co się starać, skoro zwykłą modlitwą możesz dostać tyle, ile inni ciężko pracujący ludzie? Adanos kocha wszelkie życie i opiekuje się wszystkimi bez wyjątków, nie tylko tymi, którzy popisują się wielkimi czynami, by zwrócić na siebie jego uwagę. Pewnie właśnie dlatego mnie, jako zwykłemu, szaremu człowiekowi, jest z nim po drodze. Postrzegasz całą kwestię jako bardzo płytką. Gdybyś poświęcił teologii więcej czasu, przyznałbyś mi rację. Super. Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam dwójkę swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Węgardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Te herezje szkodzą nam wszystkim, a nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. Jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Mogę się zająć tą sprawą. Pytanie, czego mogę oczekiwać w zamian? Jeśli ci się powiedzie, hojnie cię wynagrodzę. Masz moje słowo. I błagam, załatw to szybko. Na samą myśl o jego fanatyzmie dostaję mdłości. Dobrze już. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz.
Paladyn, który ćwiczy walkę przed kościołem? Bardzo dziwne. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem. O ile jesteś gotowy do opuszczenia Archolos na zawsze. Dopiero co tu przybyłem i na razie nie chcę się nigdzie wybierać. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinis, dość daleko stąd. To ciężka i długa wyprawa, więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć ze sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każdy z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Ile ona wynosi? 1000 sztuk złota i 1 owca. To trochę powyżej moich możliwości. Poza tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. Przykro mi to słyszeć. Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. No pomyślimy, ale raczej wątpię. Opowiedz mi o magii. Magia jest najwspanialszym i zarówno bardzo niebezpiecznym darem, jaki ludzie otrzymali od bogów. Każdy, nawet najbardziej niewinny i lichy, posiada ten dar, ale nie każdy wie, jak z niego skorzystać. Chcesz powiedzieć, że ktoś taki jak ja mógłby zostać magiem? Czysto teoretycznie, nawet goblin mógłby władać magią. Nie jest to sztuka, która przychodzi sama. Aby rzucić choćby najsłabsze zaklęcie, potrzeba wiedzy i skupienia. Ponadto nie każdy ma taki sam potencjał magiczny. Najpotężniejsi spośród moich braci odznaczają się wielką cierpliwością, determinacją i mądrością. A to cechy, które posiadają nieliczni. Pohandluj. Dobra, co ty masz? Esencja many, ekstrakt, wywar z niebieskiego bzu, trochę czarów. Fala ognia. Ciekawe. Błogosławiony kontynent, potęga boskiego światła. O, zapewnia bonus doświadczenia. Tylko 50 kosztuje. No weźmy sobie. Sprawdźmy, co mi da ta księga. Potęga boskiego światła. Plus 2 do many i 50 doświadczenia. Możecie sobie oczywiście przeczytać. My tym razem wychodzimy na zewnątrz i będziemy się kierować, myślę, że w stronę... Ciężko powiedzieć, w którą stronę. Dalej szukamy oczywiście syreniego lamentu. Jest w tym kłopot. Dobra. Tutaj też widzę, że mogę przejść. Woda święcona, niech będzie. Okej, przejdźmy się jeszcze po tej stronie. No, już widać, coś znajdziemy. Na przykład taki skórzany mieszek. I na przykład święty wstrząs i lodową lancę. Dobrze było się tutaj przejść. Super. Wyżej w sumie wygląda, że może mogłabym wejść, a może nie. Nie będziemy kombinować. Ogólnie wybaczcie, jeżeli jestem taka dzisiaj trochę bardziej apatyczna niż zwykle. Po prostu nie czuję się najlepiej, ale pomyślałam, że może nagranie odcinka sprawi, że mój stan delikatnie chociaż się polepszy. A tymczasem sprawdźmy, co tutaj się dalej dzieje. Ten gość niby miał tutaj dziś ćwiczyć, ale no... Nie widzę tutaj nikogo, a już na pewno nie żadnego paladyna. Okej. Tutaj gdzieś idziemy, chyba do jakichś slumsów. Chyba tak. Natomiast potrzebujemy zmienić znowu mapę. Tak, idziemy na nowe tereny. Nie było nas jeszcze tutaj. Także... Sprawdzamy. I to są prawdopodobnie właśnie slumsy. Czyli mam rozumieć, że w sumie troszeczkę, chociaż minimalnie, zbliżamy się w stronę portu. Jest szansa, że może dzisiaj tam dojdę i coś znajdę. Zobaczymy.
Tutaj widzę, że mogę przejść. Złote Wrota, sklep z różnościami. Witam cię serdecznie, panie handlarzu. Witam klienta. Przyszedłeś zobaczyć najświętsze relikwie? Tylko uważaj, to potężne magiczne przedmioty. Mam tutaj nawet łzy Adanosa. Wystarczy jedna kropla dodana do napoju, a każda kobieta w mgnieniu oka pokocha cię do końca swych dni. A może szukasz bogactwa? Jeśli tak, to proszę, oto korona Adanosa. Włóż ją, a bogactwo samo do ciebie przyjdzie. Wyglądasz na niewzruszonego. W takim razie przyjrzyj się szeptowi Beliara. Tylko ostrożnie. Jeśli otworzysz buteleczkę, zapach doprowadzi twoich wrogów do szaleństwa. Jeśli zaś z ciebie koneser broni, to mam tu oddech śmierci. Miecz samego Boga Ciemności. Do tego jeszcze kostur Adanosa, płonące ostrze zagłady, zbroja chaosu. Kurde. Imponująca oferta, ale te wszystkie twoje relikwie, jak je nazywasz, wyglądają tanio. To dla niepoznaki. Mądrzy bogowie umieścili cząstki swych mocy w przedmiotach prostych, by ludzie zachłanni nie położyli na nich swoich niegodnych rąk. Oczywiście nie mnie oceniać boską przezorność. Co słychać? U mnie nieźle. Może młodzieniec ma ochotę zaopatrzyć się w jakiś cenny artefakt? Okej. No naprawdę widzę, że tanie te rzeczy. Ale jestem bardzo ciekawa na przykład tego miecza z tym oddechem śmierci, czy co to tam jest. Jakie to ma w ogóle obrażenia? Także sprawdźmy na przykład to. To było płonące ostrze śmierci. I co to jest, ja się pytam? Płonące ostrze śmierci. Wygląda całkiem ładnie, natomiast w ogóle nie jest dla mnie opłacalne. Przynajmniej nie teraz. Ale ciekawie było to sprawdzić. Chociaż taka korona może by się w sumie przydała, bo ona może mieć ochronę, a nie mamy na razie i tak żadnego hełmu. Także jeszcze za chwilę sobie wypróbujemy ewentualnie z tą koroną. I zobaczymy, czy to coś nam da. Byłoby w sumie całkiem nieźle, jakby jednak dało. Także możemy spróbować z tym. No i mam nadzieję, że może znajdziemy ten syreni lament, czy coś. Pohandlujmy. Korona Adanosa. Sprawdźmy, jak to wygląda. Gdzie to jest w ogóle? Korona Adanosa. Mam nadzieję, że mogę to w ogóle włożyć sobie na głowę. Bo jak nie, to tak trochę słabo. No widzę, że to chyba nie będę mogła nawet tego założyć. Korona Adanosa. No to powinno jakkolwiek w ogóle przypominać koronę. Mamy to. Wygląda jakby miała kilkaset lat, ale była tragicznie wykonana. Nie mogę jej nawet założyć. To lipa, bo gdybyśmy mogli, na przykład dawałaby nam chociaż trochę ochrony, no to byłaby przydatna. A tymczasem to raczej nie. Dobra, tak sobie myślę. Czy my dojdziemy gdziekolwiek dzisiaj? Mam nadzieję. I w ogóle zastanawiam się, bo już mi się tak bardzo tęskni za eksploracją i za wybijaniem potworów, że mam nadzieję, że za niedługo pójdziemy właśnie to robić i po prostu olejemy resztę spraw. Boli mnie bardzo fakt, że nie jesteśmy w stanie chwilowo nauczyć się kowalstwa na wyższym poziomie, bo nie powiem, ale przydałoby się. W ogóle też nie widziałam za bardzo jakiejś lepszej broni dla nas. Okej, tu jest w ogóle zejście, ale wiecie co, wolę iść normalnie taką ścieżką jak tutaj, a niekoniecznie zbaczać z drogi, bo się pogubimy. Tu jest na przykład Veigar. Możemy z nim spróbować porozmawiać. Co słychać?
Odejdź, przeszkadzasz mi. Okej, widzę, że z nim nic nie zrobię. Włóczęga. No niestety. Nic ciekawego. Tam na dół mogę zejść, nawet jest tam jakaś mikstura. O, i kufer. I to nie jeden. Lewo, prawo. O, więcej miksturek. I ziółek w ogóle. Lewo. Okej. Okay. Pierścień odwagi. Skórzany mieszek i 2 sztuki złota. W ogóle przejrzałabym. Hej, oddawaj pierścień! Nie ma mowy. Nieładnie. No dawaj, stary. Ojejku, jak mi przykro, że zaraz będziesz sklepany. O kurde, i zabiłam go. Mała kosa. Jabłuszko, pietruszka, leśna jagoda polna i 5 sztuk złota. Jak on się tutaj w ogóle znalazł, to ja nie wiem. Ale tak, przejrzałabym te pierścienie ogólnie, które my mamy. Jak to w ogóle wygląda? Jeżeli chodzi o amulet, to ten jest zdecydowanie dobry. 10 punktów do życia. Jeżeli chodzi o pierścień, to aktualnie nasze punkty trafień i punkty trafień. To wiecie co? Weźmy sobie to. Tak zróbmy, załóżmy. Okej. Okay. Tutaj jest Doran. Czy ja z Doranem nie miałam do pogadania przypadkiem? Dość prosta. Kim jesteś? Nazywam się Doran. Jakbyś nie zauważył, pracuję tu jako kowal. A ty jesteś klientem, czy po prostu przyszedłeś, żeby mi przeszkadzać? Skąd te nerwy? Ostatniej nocy strażnicy zrobili obławę na mojego sąsiada. Obławę? Podejrzewali go o handel nielegalnymi towarami. Co ciekawe, facet nigdy nie miał problemów z prawem. Ale dla pewności wywrócili jego chatę do góry nogami. Bo czemu nie? Mhm. I jak, znaleźli coś? Gdzie tam? Ale to było do przewidzenia. Ludzie Lodericha tylko sprawiają wrażenie, że pilnują porządku. A prawda jest taka, że robią co im się żywnie podoba. Ten terror, bo inaczej tego nazwać nie można, musi się kiedyś skończyć. W przeciwnym razie ludzie wyjdą na ulicę. A Morris będzie miał krew na rękach. Typowi strażnicy. Czym tutaj handlujesz? Narzędziami rzemieślniczymi i rolniczymi. Na bystrzaka to mi nie wyglądasz, więc wątpię, żebyś zrobił z nich użytek. Co nowego? Jeśli przyjmiemy więcej uchodźców, w mieście wybuchnie zaraza. Jestem tego pewien. Już teraz ludzie uskarżają się na różne bolączki. A co będzie później? Dobra, co ty masz? W sumie to nic ciekawego. Widzę, że robi się ciemno. Tu jest robotnik jakiś zwykły. Tam mogę wejść w sumie się przekimać. Ekstrakt leczniczy. Opłacało się tu wejść, widzę. Jak ja bym tutaj w ogóle zeszła? Nie mam pojęcia zielonego. Tędy na pewno z powrotem nie wejdę. Możemy spróbować ewentualnie tędy. Ale zanim, to chciałabym sprawdzić, czy na pewno już tutaj niczego nie ma. No widzę, że nie za bardzo. Więc przejdźmy się tędy. Nie, nie musisz o to pytać. Mamy bezdomnego. Tutaj jakaś chata. Zrobiłam sobie save'a zanim wejdziemy, bo ten znak bardzo mnie zastanawia. Więc nie wiem, czy to czyjaś chata, czy coś tutaj. Tego nie da się otworzyć. Okej, nie będę marudzić. Tutaj w teorii wejść nie mogę. W praktyce jak najbardziej.
Nie ma tutaj też niczego. Szkoda. Powiedziałem dokładnie to samo. Ostatnie starcie. Walter. Hej, kolejny klient? Czego potrzebujesz? Sporo tych kowali w tym mieście. Czym się tutaj zajmujesz? Wyrabianiem narzędzi. Okuć do drzwi i krat. Obręczy do beczek. Mógłbym tak wymieniać dalej, ale nie chcę cię zanudzać. Pracujesz tu sam? Tak. I powiem ci, że całkiem dobrze mi z tym. Przynajmniej nie muszę po nikim sprzątać. Narzędzia i materiały mam posegregowane, a po pracowni nie walają się puste butelki i stare ogryski. Z moim poprzednim czeladnikiem były same problemy. Co słychać? Jest nieźle, ale byłoby lepiej, gdyby gubernator ponownie otworzył szlak na północ. Żelazo z Glenwyr nie ma sobie równych. Pokaż. No, okej, okay, dobra. Wow, masz jakieś paski. Plus 5 do zręczności, skórzany pas, pas ochrony, pas siły, obrony, magicznej tej. No, tylko te 500 sztuk złota to mnie tak trochę nie uświęca. Tu masz swoje spanko. Nie wiem, czy ty będziesz zdenerwowany, że tu łażę. Chciałabym iść spać po prostu do rana. Bo się robi ciemno. Widzę, że Walter nie miał nam za złe, że tutaj byliśmy na noc. To pocieszające. O, ludzie Volkera się pojawili. Normalnie ich tutaj wcześniej przecież nie było. Goniec Araxos. Strażnik miejski. O, przewodnik. Wiecie co? Może skorzystamy. Pięknięta struna, nie? Gildia kupiecka, koszary, dzielnica, plac rybny, stocznia. O, widzę jakąś pierwszą ladacznicę. Dobra. Jednak. Na razie nie korzystamy jednak. Sprawdźmy, jak to wszystko wygląda. Tutaj oczywiście zeszłam i poszłam sobie na wprost. Hej, czy ty wiesz, co to za miejsce? To slumsy, przyjacielu. Nowi łatwo tutaj wpadają w kłopoty. Za każdym rokiem biedacy i zbiry. Część z nich to moi dobrzy koledzy. Jeżeli okażesz mi wsparcie, to mogę z nimi porozmawiać. I przez nich włos ci z głowy nie spadnie. Ile mam ci zapłacić? A, małe pieniądze. 30 sztuk złota. Sam sobie dam radę. A, jak sobie chcesz. Następnym razem sobie inaczej pogadamy. Dobra, czyli tak jak mówię, mamy tutaj te slumsy. Ja ostatnio stąd w sumie uciekłam trochę. Tutaj wszyscy ludzie się tak dziwnie gapią. Ale wiecie, liczę, że on może jakieś zadanie tutaj zgarnę, czy coś w tym stylu. Chociaż wątpię. Ty masz jakieś imię? Mam cię. A, bo ty jesteś zabójca ze slumsów. O kurna. O matko. Się dałam. No nie wiem, czy go pokonam. Zobaczymy. O, udało się. 600 expa. No tak na pół skilla. Mamy z niego skórzany mieszek. Wow, czyli pierwszy zabójca w naszej kieszeni. Dobra, eliksirów się nie opłaca oczywiście używać. Egzotyczny deser. Niech będzie coś nowego. I na przykład to. Dobra, i na razie nam to powinno wystarczyć. No, tego się nie spodziewałam, że uda nam się go znaleźć i pokonać, tylko nie pamiętam, do kogo była nagroda. Czy wśród straży miejskiej, czy wśród ludzi Araxos.
Obywatele. Obywatel. Wiecie co, ja nie wiem, czy jest sens łazić po slumsach. Wydaje mi się, że tutaj kompletnie niczego nie ma. No i chyba mamy rację, tak w sumie. No, tak by wyszło. Tylko boję się, bo nie chcę jakiegoś zadania ominąć tutaj, czy coś. No bo wiecie, z tym na przykład ślisko... Właśnie. Na przykład możemy też ludzi pookradać. Z tym gościem było nie najłatwiej, ale też nie najtrudniej. Więc opłaciło nam się to. No właśnie, ślisko ręki. Tutaj też jest właśnie ten kowal. Chociaż wydaje mi się, że im głębiej w te slumsy, tym tylko gorzej, więc może faktycznie stąd chodźmy. Ewentualnie się przejdźmy jakoś tędy. Jeszcze i popatrzmy. Czy czegoś tutaj nie ma. Sami obywatele. Tutaj wszyscy się tak gapią, no nie? O proszę, mamy zwłoki. I dostałam chyba po głowie. Podejrzany typ. Oj, stary. Okej. Bo chciałam sobie z ciała zabrać rzeczy? A co to było, wasze ciało? Przepraszam, czy co? Nie wiem, ale faktycznie dosyć niebezpieczna ta okolica. Ale tylko trochę. Mamy przynajmniej kolejną księgę z kręgu magii. O kurde. Dobra, no ale poradzimy sobie chyba. Także... Okej, tamten typ się ewidentnie baguje. To szkoda. No dobra tam. To i tak jakieś tam podejrzane typki, więc... W sumie żaden kłopot. Gorzej, że mi gdzieś spadł. Stary, bo ja chyba z ciebie nie zbiorę nic. O, a jednak? Super. Nie mieli przy sobie kompletnie niczego ciekawego, ale przynajmniej trochę expa nam wpadł do kieszeni. Tu mogę gdzieś... O, proszę. Na uchodźstwie, tak? Sklep uczarski. No to w takim razie sprawdźmy to miejsce. Cholera jasna! Nikt miał tu nie zaglądać! Szybko! Zabijmy go! Bardzo dziwne jakieś są te slumsy. Okej, panowie. Także może się wami po prostu... Ja nie chcę nic mówić, ale tutaj miał być sklep łuczarski podobno. Zwłoki łuczarza! Oni po prostu jakiegoś łuczarza zabili. Co tu się kurwa ma dzieje w tych slumsach? No, warto było tu wejść. Nie powiem, że nie. Włókno cięciwe, drewno do wyrobu broni, schemat na czerwony łuk. Uuu, fajny. Prosty nóż i 7 sztuk złota. Czy to wszystko w tym miejscu? Wygląda na to, że tak. Obudź się. Mamy jakąś kartkę. Co to jest? To nie to, nie. O matko. Obudź się. Dzień za dniem południowa zaraza toczy nasze miasto. To obcy, którzy nie rozumieją naszej wiary, kultury i tradycji. Ci pozbawieni skrupułów barbarzyńcy nie tak dawno mordowali naszych chłopców na froncie, a dzisiaj Morris bez zdania racji rozdaje im złoto, przydziela pracę i buduje chaty. Gdzie jest prawo? Gdzie sprawiedliwość? Tam, gdzie zawodzi władza, mieszkańcy muszą wziąć sprawy w swoje ręce.
No dobrze, super. O proszę, i w ogóle stąd już widać port. W teorii jesteśmy w stanie tędy zejść, ale w praktyce pójdziemy sobie główną drogą. Żeby sobie, wiecie, nie tyle, że ułatwić życie, co po prostu, żeby poznać dostatecznie bardzo tą mapę. Opiekun slumsów. No i co mi typie zrobisz już? Tu jest Bor. Kim jesteś? Nazywam się Bor. I nikt nie ma takiej wiedzy o porcie jak ja. Żyję tu od małego i znam wszelakie sposoby na przetrwanie wśród takich szubrawców, jak mieszkańcy tej dzielnicy. Mhm. Skoro znasz wszelakie sposoby na przetrwanie tutaj, to może mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Cóż, niewykluczone, że za parę monet mógłbym ci powiedzieć, jak zarekwirować zawartość czyjejś kieszeni. Mhm. O, doświadczonego kieszonkowca uczysz. Jak leci? Jest całkiem w porządku. Masz do mnie jakąś sprawę? Kurde, 650 chcę za to. To strasznie dużo. Biedacy. To naprawdę nie mój problem. Okej. Okay. Mroczne tajemnice to jedyne tajemnice tego miasta warte odkrycia. A z ich odkryciem wiąże się cudowna nagroda. Tak, podobno, że Mroczne Tajemnice to burdel. I świetne jest to, że aktualnie ogrywamy sobie Mroczne Tajemnice. Mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Także myślę, że za niedługo do burdelu dotrzemy. Ciekawe w sumie. Trzeba było mnie spytać. Dobra, wcześniej. Tutaj jest ten biedak, z którym już rozmawiałam. Strażnik miejski, goniec Araxos. Tutaj już u Kowala byliśmy. Przejdźmy się może tutaj tyłem. Tutaj chyba mamy właśnie kapliczkę Adanosa. I mamy podróżnik, sklep z różnościami kolejny. Tu jest Alice. Harpia Alice. Dlaczego ty masz harpię? Laska, coś jest z tobą nie ten teges? Czy co jest grane? Ale dziwne. Naprawdę bardzo dziwne. Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Od gratów z piwnicy, przez przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Pokaż mi swoje... Wow, amulet z Archolos. O, fajne. Amulet zwinności, zdrowia, mocnych kości, pancerza, krzepy. Amulet południowca, męczennika. Ochrona ognia, pancerz. Spoko, pierścień mertańczyka. Naprawdę fajne rzeczy masz w sumie całkiem, trzeba przyznać. Trudna kradzież kieszonkowa by się w sumie przydała, wiecie. A nie mamy tyle hajsu chwilowo. Chociaż wiecie co, mogłabym u niej może trochę syfu sprzedać. Tak w ogóle, nie? Bo mamy tego parę takich rzeczy, które na pewno mi się nie przydadzą. A handel jest zawsze wskazany. Także jeszcze myślę, że sobie u niej zakończymy dzisiejszy odcinek, ale zakończymy na handlowaniu. Także tak. Tego na pewno nie założę. Miecz żołnierski. Mamy już coś lepszego chyba. Ciężki sztylet, niepotrzebny mi. Mała kosa, toporki, kilof zostawiamy. Buława kondominium niepotrzebna, prosty nóż. Młotek sobie zostawiamy. Te zardzewiałe sio, lagi sio. Kusza treningowa już nam niepotrzebna. Strzały mi są niepotrzebne. Chociaż mogę je w sumie przerobić, no ale dobra. Pierścienie i amulety zostawimy. Tutaj sprzedajemy, bo to i tak jest na kręgi. Więc możemy to opchnąć. Tutaj jakieś książki.
to musimy sobie przeczytać. Alchemia, potęga, to możemy już sprzedać. Te notki to i tak są tylko do przeczytania. Statut wsi. Te trofea to by się przydało sprzedać u jakiegoś faktycznie takiego handlarza od tego. Mamy sporo mieszków. O matko, naprawdę dużo mieszków mamy do otworzenia. Jakieś kołczany. Dobra, to też jeszcze robimy opening. Nagle się okaże, że mam w kieszeni miliony po prostu monet, nie? Kurde, i te innosy srebrne jakieś, złote. To też moglibyśmy w sumie opchnąć. Już mnie stać na tą kradzież kieszonkową. Bełty. Tutaj jeszcze mieszek. Okej. I czy coś jeszcze mamy do otwarcia? Nie, ale stać mnie na tą kradzież kieszonkową, więc moglibyśmy się wrócić i się nauczyć tego. Bo dużo ludzi ma tutaj trudną kradzież, a no jakby tamten gościu jest w stanie nas tego nauczyć. Tylko żebym ja teraz do niego trafiła, gdzie on był. On był tutaj w slumsach, tak jakby. Tu jesteś. Bor, to wiesz co, weź mnie tego naucz. Raczej na brak złota nie będziemy teraz narzekać. Zbroję mamy też całkiem na razie niezłą. Ej. Także... Naucz mnie lepszych technik kradzieży. Lepsze fanty zgarniesz, jeśli twój cel będzie odpowiednio rozproszony. Próbuj swoich sił, jeśli z kimś rozmawia, albo jest czymś zajęty. Możesz też udawać, że tylko po przyjacielsku klepiesz kogoś po plecach, jednocześnie dobierając się do jego własności. Ryzykowne, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie je. Okej. O, i on też mistrza jest w stanie nas od razu nauczyć. To też jest fajna sprawa. Dobra, czyli teraz w teorii możemy okradać nowe postaci. Na przykład tą Alice możemy spróbować znowuż okraść. Wow, nie chciałam tu schodzić, aż się zagalopowałam. Wróćmy jeszcze do niej na chwilę. I zobaczymy. Dalej nie znalazłam tego syreniego lamentu. Nie byliśmy jeszcze u Fridy, czyli u łowczyni, która podobno w mieście chce skóry. Nie wiem też jakim cudem u niej jeszcze nie byliśmy, ale tak wyszło. Ty chyba miałaś trudną kradzież kieszonkową. Także myślę, że możemy spróbować teraz się tego nauczyć. A raczej cię okraść. Super, udało się. Mamy nowe rzeczy teraz. No i co? Wydaje mi się, moi drodzy, że to byłby odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Mamy tutaj jeszcze troszeczkę... O, widzę, że tam byłam. O, tam w ogóle jest zegar. Dobrze, moi drodzy. Na ten odcinek to byłoby tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę udało nam się dzisiaj zrobić. Już prawie całe miasto obeszliśmy. Został nam tylko port i tutaj kawałek tego miejsca i będzie wszystko dobrze. Jak nie znajdę tego syreniego lamentu sama, no to oczywiście weźmiemy przewodnika, żeby nas tam zaprowadził. No i powoli musimy się zajmować jakimiś zadaniami z dziennika. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!